Jedziemy na snowboard. Czemu? Jesteśmy na Orlenie, stoimy na Orlenie, bo trzeba zrobić. Trzeba zrobić ten. Tutaj jakaś salon, ale macie. Nie ma śniegu, ale przynajmniej. Ale masz wyrok, a ja. Jeszcze sprawdzić kibelek. Proszę bardzo. W kibelku jest lustro. Jezu, kibelek. Wow! Ale ekstra! Wow! Ale mamy... Ej no, tutaj fajne okienko. Takie fajne do nagrywania. Także pokój wygląda całkiem nieźle. Nie będę spał tutaj. Pod tym. W tym tutaj. O. Zaraz zobaczymy, jak wygląda stok. Także lecimy sobie polatać, zobaczyć, co jest, jak to wygląda. Tak. Także ogólnie proszę zobaczyć, jesteśmy na stoku tutaj, możecie zobaczyć, śnieg jest już bardzo twardy i lodowaty, więc nie da się jeździć, ale dzisiaj pogoda jest, dzisiaj pogoda wygląda w ten sposób i chodzi o to, że armatki przez noc nie działały, więc śnieg jest bardzo twardy i jest w sumie całkowicie lodem, więc ja to tutaj jakakolwiek. Po prostu mija się z celem, a przez to, że armatki nie działały i nie nanosiły nowego śniegu, to nie jesteśmy w stanie dzisiaj jeździć. I no, macie taki domek. No i tam macie po prostu 8 małych pokoików do wynajęcia. Pokoje mają to pewnie z 50 metrów kwadratowych, ale i ogrzewanie jest podłogowe, więc po powrocie ze stoku mokra podłoga wyschnie od razu. Teraz idziemy do wioski Świętego Mikołaja. No to gawaj. Biegnij. Biegajmy. Górę zobaczyć, co tam się dzieje. To jest taki paradoks, bo tutaj mniej widać niż tu. No ale dobra. To jest doklejone. To wszystko jest doklejone. No. Ale drzewo straszne. Przerażające to drzewo. Dobra, to mamy takie opaski na cały w sumie wejście, na wszystkie atrakcje, jakie będą. I tańczące elfy. Do królika idziemy? Tak. Chcesz do królika iść? Tak. Even to hold your own with you.
Koło fortuny musi być. Co tam, Kajusia? Renifery cię wiozą? A co to tam jest? Kto chce tańczyć z nami układ o samolotach? Może do Świętego Mikołaja? Jest Mikołaj, nie? Widzisz Świętego Mikołaja? Ja mam dla mnie i dla Jacka, ty weź dla siebie i dla mamy. Tata musi wszystkie wziąć, tak? Aha, ja mam zabrać, dobra. Dobra. Zobacz, co jest tam w środku. A jeszcze mogę ci zaproponować takiego super dingsa. Tam w środku. Mama ci schowa, później otworzymy. Otwieramy stwora od Mikołaja. Oj, a? Ale zielony. Zielony stwór. Tu się wchodzi, Kaja. Wejście do tunelu, ojen, jak tu wejdziemy. Dobra. Rejon Świętokrzyski to kraina, z którą od wieków wiąże się wiele niezwykłych opowieści. Najbardziej znane legendy dotyczą tajemniczych rytuanów zwanych sabatami czarownic. Podczas pełni księżyca na szczytach trudno dostępnych wzgórz odbywały się zjazdy diabłów i czarownic. Idziemy do tunelu. Chodź. Ja tu nie idę. A daj mi spokój. Ja nie będę tam się przyciskać. No to nie idziemy. Ja się mówię. Brawo! Ale wyszło. Co tutaj mamy? Jakąś skarpetę. Idziemy dalej, Kaja? Tak. Tutaj sobie można usiąść chyba. Co nie można usiąść? Chodź, idziemy dalej, dobra. Dalej, tunel. Hello. Pa, tunel można usiąść. Hello. Patrz, co tam jest? Cześć. Chodź. Chodź, idziemy. O, patrzcie, jaki tu jest do posiedzenia sobie. Idzie. Mama, zobacz, jakie tu są ławeczki. O, idziemy usiąść. Jaki domek! No, można sobie posiedzieć, patrz. A ja pobiegła, ale szybko. Po prostu miejsce do siedzenia. Nic specjalnego. Jak ty tutaj się nie ześlizgnęłaś? O Boże! To jest tak ślisko. A tego się nie złapiesz, bo tutaj nie ma. Nie ma jak się złapać, to jest takie niebezpieczne w sumie. Urwisy. Idziemy do krainy lodu teraz, Kajusia. Nie lodu. Jak nie lodu? Bałwana Olafa? Do krainy lodu. Lody. Dobra, lody, chodź. Lody? Lody? Jest gorąco. Jest bardzo gorąco, idziemy na lody. Świetny pomysł. Tu jest kino 5D z Olafem. Super, świetne. Chodź ci kaczki pokażę. Jacek, bo wpadniesz. Było? Świetne doświadczenie. Polecam sobie też, pełno wrażeń. Bałtowski Zamek Piracki. Chodź, zobacz, chyba z drugiej strony są schody. Zamknięty jest. Nad jeziorkiem. O, tutaj można odpłynąć. Aha, wy tam idziecie. Ja tutaj odpływam. Na statku. Tylko tu dopływa tam. No właśnie, to wracamy. Trochę jest pod nachyleniem ta tratwa. Tutaj jest w wodzie, a tutaj nie jest w wodzie. Najwyżej będziemy wszyscy w wodzie. Aha. Ale... Tylko 200 kilo na tym.
Nic się nie stanie. O, tam jest mostek. Tamtąd wypłynęliśmy. Jedziemy na lince sobie. Piękna wysiadka. Idziemy dalej. Tam płynie rzeka sobie. Świetna. Tutaj mamy bajkową krainę lodu. Tam jest wejście do parku dinozaurów. Bo tu jest park dinozaurów. Podejdźmy do jednego z nich. Tutaj mamy T-Rexa. A tutaj już nie rozumiem, co to jest za dinozaur. Nie znam się na dinozaurach. No, bo tu jest wejście i nie ma pamiątki. A tu jest bajkowa kraina lodu. A ten jaki wielki? Do Warszawy 200 km. Polski, Poznania nie mam. No ale... Dinozaur, Jura Park Bałtów! Pasza tutaj jest, zobacz. Haha! Gonię cię! Spędzimy tu około pół godziny, wyruszamy w naszą podróż. Najpierw poznamy historię ojca Anny i Elzy. Zapraszam, idziemy. Tak. Ojciec Anny i Elzy, to jest bardzo interesujące. Nie lubisz tej bajki, tak? Super, fajnie. I Elza zauważyła, że znów jej się uaktywniły na... Zapraszam. To jest żywy gościu w środku. Ale ten Olaf się rusza. Dałbym ci miednicę, ale znów straciłem ręce z oczu. To jest oczekiwania. Rzeczywistość. Pójdziemy dalej z naszym Olafem. Ale nie dopuszczamy Olafkowi. Raczej zachowujmy się przyjaźnie. Dajmy na ten ząbek ostry Olafka. Jak nie chcesz, żebym skakała za tobą w ogień, to trzymaj się od niego z daleka, dobra? Ty w ogóle nie myślisz o sobie, Elza. Przepraszam. Wstał już. No, wstał. Wstał. Lubię królika. Nasza matka była zła. Królika lubisz? Moja siostra Elza bardzo lubi śpiewać. Pewnie znacie tą piosenkę, którą zaraz usłyszymy głośniej. Idziemy sobie popływać znowu. Może nie ma naszej łódki. No i jak to możliwe? No i nie ma naszej łódki. Ukradli ją. Tutaj lodowisko jest, ale te domki tutaj, jak się zejdzie, i to mega fajnie wygląda, jak są oświetlone te całe domki wszystkie. A teraz zgubiłem rodziców, ale chyba oni chyba są tam. A tam jest, tam ostatnio byliśmy parę lat temu i tam jest restauracja, więc chyba tam pójdziemy. A tak aktualnie wygląda stok, na którym mam jutro jeździć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo na razie, tak jak wam pokazywałem wcześniej, jest tu straszna miazga i zacząć tam otworzą. Idziemy do zapiecka. Do alternatki, o. Piękny dżur w chlebie. Naprawdę dobre dżur w chlebie. Ojej, wsadziłeś te chlebie. Co ty z tym zrobisz? Ej, tu są sosy. I tu masz mięso. Ale super, a co? Degustacja, wiesz. Moje żeberko. Moja degustacja. Teraz to zjesz jeszcze? Tak. Nie bierzesz do rąk? Nie ukryłeś tego. Kaja, zobacz, co dla ciebie przyszło. Prosimy, dziękuję serdecznie. Jacie, jakie lody. Nie chcesz? Nie chcesz lodów? No jak nie chcesz, to... Jak nie chcesz, to tata się dosiadło. Tata po
może. Dobra. Swoje pierniczki. Mieliśmy być na piernikach przed jedzeniem, ale Kaja była zbyt była głodna i jęcząca, abyśmy zrobili to przed. Jak zgaduję, i tak to zjem. No ale wiadomo. Pięknie ustrojone pierniczki zanoszę do moich rodziców. No a teraz idziemy do pokoju. No tutaj proszę bardzo. Jest stok narciarski, na którym miejmy nadzieję, że jutro będzie jeżdżone. Chociaż tam można wyjść na górę, jak widzę. I myślę, żeby dzisiaj nie spróbować jazdy tam. Bo jedno czy dwa zjazdy podejście tam będzie możliwe, ale pełen dzień jeżdżenia może być trochę kiepsko. Zobaczymy, jak się śnieg zachowuje w takiej pogodzie. I może pójdziemy sobie później na lodowisko, które też wam pokazywałem wcześniej. Jest ono w tym miejscu tutaj. Wymiatanie na tym winku. Jak się okazało, wejście jest po boku. Proszę bardzo. Oj, nie wiem czy to widać. Chwilę sobie pewnie odpocznę, a później pójdziemy sobie na stok. Tam wchodzą, co było nie widać tego, ale zjeżdżają, o. Bo te wszystkie domki mają swoje nazwy, to jest ciekawe. Przy tym stoku na przykład jest dekalog. Tam dalej domek się nazywa Demon. Nasz domek się nazywa Dashboard. Proszę bardzo. Gdzie ty byłeś, powiedz? Bo to ty powiedz, gdzie byłeś, a nie gdzie wy jesteście. Zobacz na moje pierniczki. O, dziękuję. Byłeś, aha, robiłeś? Patrz, jakie mam. Ja tak muszę zrobić. Patrz, jakie mam pierniczki. Bez kartki przybyłeś? No, bo... No tak. Powiedziałem, że mam kartkę na opaskę i mnie wpuścili. Ale ładne. Ja będę jechał i wchodził piechotą, bo nie działa stok. No i co teraz? Startujemy. Idziemy. Jesteśmy na tej wysokości. Warunki są coraz gorsze. Próbujemy dojść na połowę góry. Idziemy dalej i zaraz zjeżdżamy. Proszę państwa, dron jest tam. Jesteśmy na górze. Jak widzieliście przed chwilą, było bardzo ciemno i tak naprawdę nie było widać, skąd startowałem, więc tutaj macie strzałeczkę, a już możecie mnie śledzić na stoku, jak zjeżdżam. I powiem wam, że naprawdę było ciężko, bo cały stok był masakrycznie oblocony, a przez to, że inni zjeżdżali tam na sankach, to co chwilę były jakieś kolejne i dziury. Także tak. Drugi dzień, właśnie wstaliśmy i już wyjeżdżamy, bo stok jest w tragicznym stanie. Jest on nie do jeżdżenia, nie da się, więc jutro, dzisiaj, wczoraj widzieliście, jak zjechałem, a dzisiaj idziemy jeszcze odwiedzić park dinozaurów. No, pogoda dzisiaj jest lekko na minusie, jest minus jeden, ale armatki nie były włączone przez noc, ani tartaki nie jeździły, więc po prostu stok się nie nadaje do jazdy. Więc zobaczenia później. Dobrze, wchodzimy do Jura Parku. Proszę bardzo. Chodź, wchodzimy do Jura Parku. Uwaga. Idziemy prosto w tą stronę. Idziemy do dinozaura. Pazur dinozaura. Właśnie wróciliśmy z jedzenia zupki.
Jedliśmy żur w chlebie i tutaj, z drugiej strony wejdziesz, Kajusiu. Barszczyk z uszkami. Jedliśmy pomidorówkę. A teraz... I potem Kaja robiła sobie pierniczki nowe, które pewnie zostaną zjedzone, jak moje. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A teraz Kaja musi wejść do samochodu. Pieniążki, pieniążki. Mamy pieniądze. Nieczynne urządzenie, przepraszamy. Nieczynne, jak się czyta. Ja. To się robi tak, jedziemy. O, Kaja zrobiła takiego właśnie pierniczka, proszę bardzo. Taki piękny. Dobra, tutaj mamy plac. Uciek, czyli jest z powrotem. Carbon Trias. O, i tutaj jestem ja. Ja się żyły. Na końcu ewolucji jestem ja tu. Mezolit. Tak wyglądam. Jesteś przerażony. Ale zimno. Musimy przejść tu. I... Ale robale wtedy żyły wielkie. Tak, właśnie do 4 roku otwarto ten park świetnie. Zobacz, kiedyś dawno temu takie duże robale żyły tutaj. Taki robal. To były robale. O, tak wyglądała 400 milionów lat ziemia temu. Zobacz, jaki też to musiał być groźny. Nie? Bardzo musiał być groźny, naprawdę. Zobacz jak. Dimetrodon. Patrz, Kaja, dinozaury. Patrz, kolejne dinozaury. Kaczkoza, rzadki okaz. Żywego dinozaura. Kaczkozaur płaskodzioby. Plateozaur. Świetny. O, to jest prawdziwy dinozaur. A nie jakieś popierdółki. Bo ja nie chciałem. To jest jakiś mimo. Wow. To są ci. Neandertalczyk to jest. Ale maluczki. To są neandertalczycy. O, widzisz, to też byli grubi. Ale to dopiero widzę. Sztanowa, to wiesz. Dziki. Dziękuję, dziki. Oni polowali na dzika, parek dzik. O, ale dzika poluje. No, taki mały to ma małe, a ten duży ma duże kolce. Co za takie ma? Ogon. Duży ogon. No, one mały, duże ogony. Chodź, idziemy dalej. One kiedyś dawno, dawno temu żyły na ziemi. Zobacz. No. On też ma ogonie. Nie taki mały. No. To jego chodź, tata idziemy teraz te duże, i to jego mama. No, to chyba jego mama, no. Mama dinozaur. Wiecie, o którym mówię? No. Zaraz Kipcer ma tutaj długi ogon. Zaraz jaki ogon. Jest straszny taki, nie? Bo one są szybkie, widać, chude. Ale duży. Jaki długi ogon, jaką długą szyję miał. Wielki, nie? Kentrozaur. Tego mama. Mama, i tam są te małe trzy. A to jakiś film. Okrzyk. Patrz, a tu jest jego pewnie tata. O, to jest tata. Duży. To jest dopiero tata. To jest dopiero tata. Diplodok to jest. Diplodok. Już słyszałam to na mnie. Ten. Jaki wielki, nie straszny.
A co on tymi rękoma robił, ciekawe? Tylko chodził i straszył i zjadał wszystkich. Kobiecy pazur. A ten jakiś śmieszny nietoperzek. Geoderodaktyl. Każdym zwierzęciem z masywną głową, równoważoną przez długi, ciężki ogon. Największa znana czaszka tyranozaura miała 1,5 metra długości. Względem potężnych kończyn tylnych, kończyny przednie tyranozaurów były małe i zredukowane. Do tej pory poznano 30 okazów Tyrannosaurus rex o różnym stopniu kompletności. Najbardziej kompletnym szkieletem jest zwany Sioux w południowej Dakocie. Na powierzchni czaszki znaleziono przed gryźniami ostrych, długich, kuchenne noże zębów. Szczęki zaciskały się z ogromną siłą na ofiarach, wspomagane przez potężne mięśnie. Zęby tyranozaura wykazują heterodonyzm, co oznacza różnicę w ich kształcie i długości. Przednie zęby były ściśle upakowane, pozostałe szeroko rozmieszczone. Największy znaleziony miał 30 cm długości ząb. Teorie zmieniają się w miarę napływania nowych danych. Dyskusja nad tym, czy był drapieżnikiem, czy padlinożercą, jest jedną z najdłuższych debat naukowych. Niektórzy naukowcy uważają, że byli to aktywnymi drapieżnikami, które mogły osiągać prędkość powyżej 40 km na godzinę. Zakradał się do ofiary pod ochroną drzew i polował przez zaskoczenie jako sprinter. Super. I pewnie nie gardził padliną. Pewnie nie gardził. Pierniczek po dużych zmaganiach nieźle z lukrem. Bo ja już jestem taki przemarznięty. Dinozaur w jajku. Oj, to jest masakra. Musisz wyjść ten... Ojej, tu są tire. Nie ma tire. O, zdecydowanie, tutaj jest z czego to jest. Plastik, guma? A, gumowa. Poproszę. Kraina lodu i jedziemy. Jedziemy kupić łapki telewizor. Patrz! Kupiliśmy ci nowy telewizor.